Cześć! W tym odcinku pokażę, jak podłączyć i uruchomić internet z routerem zewnętrznym 5G ZTE MC889. Zapraszam! Zacznijmy od zawartości zestawu. Oprócz routera w pudełku znajdziesz również elementy do zamontowania urządzenia, zasilacz, kable LAN i instrukcję obsługi. Router montujesz na zewnątrz, na przykład na ścianie budynku lub na maszcie. Zanim jednak zaczniesz montować zestaw, wyznacz odpowiedni kierunek, w którym router będzie ustawiony. Wejdź na stronę btsearch.pl Wybierz z listy sieć Orange i znajdź lokalizację na mapie, w której będziesz montować urządzenie. Sprawdź, gdzie jest najbliższy nadajnik. To w jego kierunku ustawisz router. Router ma anteny kierunkowe i anteny dookólne, dlatego nie będziesz musiał bardzo dokładnie ustawiać urządzenia w kierunku nadajnika. Ważne, żeby był on ustawiony w jego kierunku, a nie na przykład na drugiej ścianie budynku. Zainstaluj go na zewnątrz budynku, najlepiej jak najwyżej. Dobrym rozwiązaniem będzie wysięgnik lub maszt, taki, na którym zazwyczaj instaluje się anteny satelitarne. Pamiętaj, że konstrukcje metalowe i inne anteny w pobliżu routera mogą zakłócać sygnał, dlatego zachowaj pomiędzy nimi przynajmniej 1 metr odstępu. Natomiast w przypadku montażu routera na ścianie budynku umieść go jak najwyżej tak, żeby nie zasłaniał go na przykład okap dachu, daszek, drzewo lub inne przeszkody. I tu też, tak jak mówiłem wcześniej, ważny jest dystans 1 metra od innych anten i elementów konstrukcji metalowych. Masztu nie ma w zestawie. Jeśli wszystko przygotowane, to możemy zaczynać instalację. Najpierw włóż kartę SIM w taki oto sposób. Przykręć też metalowy wspornik. Zwróć uwagę na to, żeby przykręcić go dobrą stroną. Otwór na śrubę musi być u góry. Potem podłącz kabel Ethernet i dobrze przykręć zaślepkę z uszczelką. W zestawie jest opaska, dzięki której router możesz zamontować na maszcie. Jeśli montujemy to w taki sposób, to musimy pamiętać o założeniu opaski z uchwytem na maszcie. Tu taka sama sytuacja jak poprzednio, czyli otwór musi być na górze. Zamontuj router i przykręć go do uchwytu. Kabel przymocuj do masztu, na przykład opaską zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniom, na przykład przez wiatr. Kabel Ethernet doprowadź do miejsca, w którym masz komputer lub swój router Wi-Fi. W tym miejscu podłącz też zasilacz. Biały płaski kabel od routera podłącz do drugiego gniazda oznaczonego jako PWR LAN Out. Drugi kabel Ethernet włóż do gniazda oznaczonego jako LAN In i podłącz do komputera, na którym chcesz korzystać z internetu. Wszystko zamontowane i podłączone? Świetnie! Sprawdź teraz diody na urządzeniu. Jeśli diody świecą się na zielono, to możesz już korzystać z internetu. Jeśli jednak ta dioda będzie migała na czerwono, to oznacza, że karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN.
należy go wpisać, żeby móc korzystać z internetu. W komputerze uruchom przeglądarkę, wpisz adres 192.168.254.1 i domyślne hasło urządzenia. Dane do logowania znajdziesz na naklejce. Router wymusi zmianę domyślnego hasła do strony konfiguracyjnej. Wpisz obecne hasło i dwa razy nowe, wymyślone przez siebie. Kliknij Dalej i koniec. Wpisz PIN. Znajdziesz go na plastikowej karcie, z której wyjąłeś kartę SIM. Pozostaw zaznaczone to pole i kliknij Zastosuj. Po kilku sekundach router połączy się z internetem. Zostaniesz wylogowany. Wpisz nowe hasło i kliknij Zaloguj się. No i proszę, wszystko się udało. Masz już połączenie i możesz korzystać z internetu. I tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli router zewnętrzny 5G podłączysz do routera Wi-Fi, który posiadasz, możesz korzystać z internetu bezprzewodowo. I w tym odcinku to już wszystko. Jeśli masz pytanie, zadaj je na forum Nasz Orange lub napisz w komentarzu pod filmem. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!